Słucham. Dzień dobry, panie wójcie. Irena Rymaszewska, Strzelno Online. To jest portal strzeleński. Chcielibyśmy zasięgnąć informacje odnośnie spraw, które pojawiają się ostatnio w mediach dotyczących odpadów pościekowych wywożonych na teren gminy Jeziora Wielkie, konkretnie na teren Wójcina. I w związku z tym mielibyśmy do pana kilka pytań. Czy jest pan chętny z nami taki wywiad przeprowadzić? Tak, przede wszystkim, od kiedy to błoto pościekowe trafia na teren gminy Jeziora Wielkie? Wie pani co, generalnie jeżeli chodzi o same odpady, to już trafiają gdzieś, mam informację od półtorej roku, a już tak od niecałego roku to się nasiliło i to jest bardzo duże ilości i przywożone, składowane na polach i tak bywane. Aha, rozumiem. Czyli one nie są, bo w związku z tym moje drugie pytanie brzmiało, czy są składowane zgodnie z umową, jak są zabezpieczane? Tam jest jakiś kompostownik, jakaś firma Ekol, ma kompostownik na gruntach tego pana wydzierżawia i tam częściowo jest składowane, ale niestety tam może jest składowana 1/5, a resztę jest wywożone po polach, po okolicznych, zakupywane, gdzie tylko to jest możliwe, po bagnach i tak dalej. I no ja już informowałem o tym wszystkie jakie możliwe tylko jednostki, czyli policję, prokuraturę, WIOŚ, wszystko informowałem. Od razu miałem pierwszy sygnał. No było śledztwo, to sprawę toczyło się śledztwo, to umorzone, teraz było kilku miesięcy wznawane śledztwo po raz kolejny. Aha. Bo właśnie dowiedzieliśmy się od starosty też dzisiaj, że tam wynikły jakieś nieprawidłowości. On tłumaczy, że to w przeciągu ostatniego miesiąca te nieprawidłowości pojawiły się. No właśnie myślałam, że może pan coś dokładniej będzie wiedział odnośnie nieprawidłowości, jeśli chodzi o rodzaj tych odpadów składowanych tam. Że to nie są takie właśnie odpady, które wynikałyby z umów, które zostały zawarte z firmą Ekol z Kielc w 2017 roku. Pani co, no to firma Ekol, nie wiem jak to funkcjonuje, w ogóle na jakie zostali, jako urząd, nie wydajemy pozwoleń ani żadnych innych dokumentów na działalność tej firmy, tylko starostwo i inne instytucje, więc nie wiem jak to funkcjonuje, starosta być może wie lepiej, ale no ja uważam, że no to nie może taki proceder istnieć, że cały czas ktoś wywozi nieczystości na pola, zakopuje i nikt z tym nic nie robi, więc zgłosiłem to, gdzie tylko możliwe było. Rozumiem. No i mówię, no śledztwo teraz kolejne trwa od kilku miesięcy. Zobaczymy, jakie będzie wynik, ale już mówię, WIOŚ i tak dalej, wszystkie instytucje weterynaryjno-kwetowego powiadamiałem już około półtora roku temu. Rozumiem. Czyli pan Ireneusz Stachowiak ma potwierdzone informacje, rozumiem, dotyczące wywożenia tych odpadów, tak? Tak. No dobrze, czy możemy umówić się jeszcze na rozmowę w późniejszym terminie z panem ewentualnie, żeby informować mieszkańców, bo to mieszkańcy dzwonią do nas, są zaniepokojeni takim stanem rzeczy, tym co się tutaj wydarzyło. No to może pani sobie wyobrazić, jak ja jestem zaniepokojony, skoro mieszkańcy donoszą i przyjeżdżają do mnie w nocy, opowiadają mi, że tam wywożono dzisiaj, tam wywożono następnym razem, jadę to sprawdzam i tak dalej, robię zdjęcia i tak dalej, wysyłam, opowiadam odpowiednie służby. A mieszkańcy, telewizja była teraz w sobotę w Wójcinie, chciała porozmawiać z mieszkańcami, to wszyscy mieszkańcy unikali albo mówili, że nic nie wiadomo na ten temat. Ale rozumiem, że państwo jakąś dokumentację mają, tak? Tak, mamy, no bo wysyłaliśmy zdjęcia i tak dalej. Czyli ewentualnie, jeżeli byśmy pana poprosili o jakąś tam dokumentację, dwa, trzy zdjęcia, można by było uzyskać od pana na naszą stronę wstawić, żeby to było takie bardziej wiarygodne dla opinii publicznej? Tak, nie ma problemu. Tak? No dobrze, to dziękuję ślicznie w takim razie za rozmowę. Do usłyszenia. Dobrze.